Cześć, cześć! Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Fortnite. Ja już duszę przycisk graj, żeby tam już nam się mieliło. Słuchajcie, srebro 66%, jedynka. Próbujemy już od dłuższego czasu zdobyć srebro 2. Może dzisiaj się uda, Mam nadzieję, że nie spadniemy do brązu, no. Chociaż i tak zdarzyć się może, ale pogramy, zobaczymy, słuchajcie. Oczywiście dołożę wszelkich starań, żeby udało się i żeby faktycznie tutaj było srebro 2. No do złota raczej dzisiaj nie uda nam się dojść. Chociaż może, nie wiem ile dałem za królewskie zwycięstwo. Może się uda, może właśnie będzie królewskie zwycięstwo, słuchajcie. Dobra, musimy chwilę poczekać, aż nam tutaj gra się uruchomi. Słuchajcie, wiecie co, korzystając z okazji, że gra się uruchamia, to ja bardzo serdecznie was wszystkich zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale. Tam na dole przycisk subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Fortnite'a, z GTA, z innych gierek, ze zdrapek Lotto, jeszcze jakichś innych aktywności na kanale, które na pewno się pojawią. Będzie mi też bardzo miło, słuchajcie, jak zostawicie łapeczki w górę. Tam im więcej jest tych łapeczek, tym mi jest milej, ale też rozpowszechnianie filmu jest coraz większe, więc też jest nas więcej, jest weselej. Można będzie pomyśleć o jakichś live'ach, o innych rzeczach, więc będę za to naprawdę bardzo wdzięczny, na tę łapeczkę w górę. No i będzie mi też bardzo miło, jak napiszesz jakiś komentarz pod filmem. Dobra, jesteśmy już na tej początkowej wyspie, możemy się zastanowić, gdzie by tu lecieć. No, chyba nie muszę mówić, nie? Chyba się domyślacie, jak jedno z moich ulubionych miejsc i to jest perfidnie po linii lotu busa bojowego, tak? Więc myślę, że tutaj ładnie nam pójdzie. Mam nadzieję, że to będzie taki fajny, słuchajcie, jeden fajny mecz nam wyjdzie. Mam taką wielką nadzieję, ale oczywiście nie będę udawać. Jak zginę jako 99, to zobaczycie i po prostu będziemy grać dalej, tak? Strzelba lub broń wybuchowa. No to strzelba, no to raczej strzelba, myślę, niż ta broń wybuchowa. Ale różnie bywa. Dobra, otwierać skrzynię. Dawaj, co tam jest. Dobra, jakieś te. No dobra, no i w dół, no. Przydałaby się jakaś inna, lepsza trochę broń. Nie przepadam za tą akurat bronią. O, dobra, słuchajcie, wypijemy sobie. Bo tu na pewno jest gorąco, tak? Na pewno tu nie jest tak, że jesteśmy sami. Gdzieś strzelają, lecz nie wiem gdzie. O, co my tutaj mamy? Teraz żałuję, że wypiłem tą dużą. Słabo mi poszło, słuchajcie. O nie, o nie, no i trochę wykrakałem, słuchajcie, no kiepsko poszło, słuchajcie, chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle, ale nie załamujemy się, oczywiście zobaczymy, jak tracimy trochę w naszym rankingu, to jest pewne. No niestety było 66, jest 57, ale dusimy w gotowości, mam nadzieję, że jednak ten mecz teraz już naprawdę będzie taki długi i fajny. No ale gra pokaże. Jak widać, są lepsi ode mnie, tak? Ale ja zawsze powtarzam, mam nadzieję, że mój pogląd tutaj będziecie popierać, tak? Że gry komputerowe są dla przyjemności, dla zabawy. Oczywiście szanuję e-sportowców, którzy faktycznie tam grają, maksują to wszystko maksymalnie, są najlepsi w swojej dziedzinie, ale
Ja zawsze uważałem, że gra ma przede wszystkim, gra komputerowa, ma dawać przede wszystkim przyjemność i frajdę, tak? No, nawet ginąc, ta gra mi frajdę daje, przyjemność, mam nadzieję, że i wam też, bo jesteście tu, zostawiacie te łapeczki w górę, subskrybujecie, etc., etc., więc chyba, co można chcieć więcej? No, wygrać. No, wygrywać, nie? No, ale różnie bywa. No dobra, zaraz zaczynamy kolejny mecz. Zobaczymy, jak to będzie teraz. Myślę. Może to, słuchajcie, ostatnio faktycznie walimy te gorące miejsca, to może spróbujemy, a dawno nie byliśmy tutaj, w tej lodowatej krainie, więc zobaczymy, jak to pójdzie nam tutaj. A mamy blisko, szybko wyskoczymy, nie musimy gdzieś tam lecieć przez cały możliwy, słuchajcie, całą możliwą mapę, chciałem powiedzieć cały świat. No w sumie dla Fortnite'a to cały świat już chyba, tak? Tak chyba, tak by można to nazwać. Tak patrzę, nie leży tu za bardzo, bo tak mi się wydaje, że te broni, które tu leżą, to chyba potem są w tej ogólnej mapie, bo gdzieś też zauważyłem, że czasem sypią naprawdę bardzo dobrymi, dobre bronie, tak leży gdzie popadnie, a czasem faktycznie zdobycie na przykład niebieskiej broni jest, no, faktycznie wyczynem. Dobra, oczywiście podziękowaliśmy kierowcy busa i oczywiście skaczemy. I co my tu mamy? Z karabinów szturmowych lub broni wybuchowej znowu mamy zadać obrażenia, co najmniej 100. Spróbujemy. Jak nie, jak tak. O, spróbuję tutaj tam polecieć. Wow, widzieliście? Jest bandyt. Podoba mi się, bo on tą szybciej tą broń zdobędzie. Dobra, mamy jakąś broń. O nie, się zdradziłem. Co za wstyd, słuchajcie, co za wstyd, naprawdę, znowu. I znowu spadniemy, i to mocno, teraz spadniemy mocno. 47, myślałem, że mocniej. Dobrze, słuchajcie, gramy ostatni mecz. Jeżeli naprawdę teraz też zginę gdzieś na samym początku, obojętnie jak zginę, no to już będzie ostatni mecz, ale nawet jak na samym początku, to trudno. To trudno będzie króciutki odcinek, słuchajcie, to chyba już można to powiedzieć, że to nie jest mój dzień na Fortnite'a. Coś nie idzie. Ogólnie mam wrażenie, że może nie zwracałem na to tak bardzo uwagi, ale odkąd są te rankingi, to gdzieś trudniej mi się gra. Nie wiem. Coś tu przerwało, ale już jest ok, słuchajcie. Coś tak wyrzuciło mnie z gry na chwilę, ale ja to najwyżej tam utnę, żeby było ok. Grunt, że jesteśmy, grunt, że gramy. Ale nie wiem, czy to się, czy to nie wytnę, czy się nagrało. Tak czy owak mówiłem, że gdzieś mi nie idzie. Nie idzie mi, odkąd są te rankingi, jakoś mi nie idzie. No ale mam nadzieję, że teraz jednak pójdzie. Pojedziemy sobie tutaj na wieś, czemu nie, zobaczymy. Ciekawa broń, chociaż ja nie lubię tych takich nowoczesnych broni, jakoś, nie wiem, jestem takim bardzo tradycjonalistą w tej grze, ale może to dlatego mi gorzej idzie, słuchajcie, bo nie wykorzystuję, tak, tych nowych jakichś broni, nowych dodatków, tylko raczej tutaj jest, wiecie, szybkostrzelna broń, strzelba i jadę, tak. Dobra, tak czowak, teraz to lecę. Dziękujemy kierowcy busa. No to hop. Przetrwaj kręgi burzy 3. Teoretycznie bardzo proste zadanie, ale ostatnio i ciężko mi jeden krąg przetrwać.
Ale mam nadzieję, że teraz będzie naprawdę inaczej. Wow, już trochę nam wpadliśmy. Wow! Ty bandyto! Ma broń! Chodu! No to po nas, słuchajcie. Żegnajcie. No, słowo się rzekło, słuchajcie. Słowo się rzekło. Będzie bardzo krótki odcinek. No nie wiem. No nie wiem, co to dzisiaj. Słuchajcie, co to, czy to dzisiaj jakiś taki dzień, weekend i w sumie tyle ludzi? No nie wiem, no nie wiem. Co to tak wszystkich tutaj zmobilizowało do gry? O, ale spadliśmy. 66% było. No dobra, słowy się rzekło, słuchajcie, że to jest ostatni mecz. Trzy mecze były i były bardzo kiepskie. Przepraszam was za to, że tak wyszło, a nie inaczej. Starałem się jak mogłem. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak właśnie było, to będzie mi bardzo miło, jak zostawić mimo wszystko tą subskrypcję, na pocieszenie łapeczkę. No i jakiś komentarz pod filmem. Może mi poradzisz w komentarzu, co robię źle, słuchajcie. No bo chyba coś robię, albo po prostu moje umiejętności nie są takie, jakie być powinny. Ja za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. No i zachęcam do kolejnych odcinków. No po prostu powiem do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!